korzystając z tej chwili wyjazdu na górę skoczni, bo właśnie przebieramy się na górze skoczni tak, żeby nam było łatwiej ogólnie ogarnąć to wszystko, bo jest godzina około 13.30, za godzinę pierwsze skoki o 14.30 oddajemy i potem o 15.00 mamy serię próbną, także lecimy z tym. Witam Państwa, tak to wygląda z biura. Nagrałeś? W tym momencie wchodzi na belkę zawodnik ze Skandynawii. Domyślcie się, kto to może być. Tak wygląda skocznia, proszę Państwa, z góry, z kawiarni K120. Tak się nazywa ta kawiarnia. To jestem ja i słuchajcie, my w oczekiwaniu tam już mamy dwóch przedskoczków. Zawsze dwóch musi być, proszę Państwa, w pogotowiu. I no i co? I czekamy, pojedziemy prawdopodobnie przed trzecią serią, w sensie ja pojadę, a reszta to już uwidzimy. Drodzy Państwo, Panie i Panowie, tutaj mimo to, że skakanie na przedskoczka nie jest za bardzo miarodajnym treningiem ani niczym takim podobnym, ale słuchajcie, my tu jakoś staramy się coś poprawiać cały czas, mimo to, że siedząc tam, kiedy siedzisz 30 numerów, jest ci zimno, musisz kurde potem oddać jakoś skok, ale staramy się jakoś poprawiać te nasze błędy. No i ja tutaj oprócz trenera jestem takim cichym guru tych zawodników i coś tam im na skok wymyślam. Coś im tam wymyślam. Niektórzy, którzy skaczą lepiej ode mnie, to cwaniakują i twierdzą, że nie jest to do końca dobre, co ja mówię. Ale na przykład tutaj jest taki kolega, najwyższy zawodnik w Polsce, Wiktor Węgrzynkiewicz. Hej. Który naprawdę korzysta z moich uwag i ostatnio taki jeden, pozdrawiam pana Edwarda Przybyłę, delegat techniczny zawodów Orlen Cup w Zakopanem, powiedział, że tak skaczącego Wiktora po moich uwagach jeszcze nie widział w życiu. Także naprawdę można coś wytrenować skacząc na przedskoczka. Można. Dobrze, idziemy, bo jeszcze jednego trzeba. Do widzenia. A co to było? Tenże nader ciekawy i pasjonujący dzień, może nie do końca dla polskich kibiców, jeżeli o to chodzi, ale dla kibiców skoków narciarskich jako ogólnie dyscypliny, podziwiania piękna tego sportu. Zawody były jak najbardziej w porządku. Ja też dziękuję bardzo, że mogłem tutaj uczestniczyć w tym wszystkim. I zjeżdżamy sobie na dół. I w tym momencie, słuchajcie, tam na dole jest już dekoracja. Za chwilę będzie grany hymn. Oj, nawet nie wiem, kto wygrał. Słowenii? Hymn Słowenii chyba. To skakanie na przedskoczku ma takie właśnie tutaj konsekwencje, że później się bardzo mało z tego wszystkiego wie tak naprawdę, jakie były końcowe wyniki, nie? Zobaczyliśmy skok Wellingera na przykład, ale kto wygrał, to nie. No, szczerze mówiąc, to przyznam, że przy skoku Wellingera to byłem pewien, że to jest jakaś pomyłka, nie? Ale potem patrzymy, że no ma taki niechlubny rekord, że skoczył dzisiaj dwukrotnie dalej niż ja to skoczyłem z tego rozbiegu, także bywa i tak, ale no nic. Jeżeli dobre wiatry zawieją, to widzimy się jutro. Do widzenia.